Witaj, Mieszki, z tej strony Travel, w ostatnim odcinku z Hearthstone 4 na lokacji Regiem Polene. I teraz tłumaczę, dlaczego ostatnim. Dlatego, że ciągnąłem tą wojnę tak długo, że aż wreszcie po prostu uznałem, że nie da się dalej ciągnąć tej wojny. Chodzi o to, że flota angielska jest mega potężna. Ja próbuję tutaj wygrać bitwę o kanał. Wygląda ona w miarę okej, zdjęłem już strasznie dużo ich samolotów, ale oni tak mają ich jeszcze przynajmniej z kolejne 4 tysiaki, a u mnie jest coś takiego, że ja co chwila mi się już po prostu jak masło ściągają i moja produkcja nie wytrzymuje po prostu. Zobaczmy na logistykę, jak to wygląda z logistyką, z samolotami. Myśliwiec, no wygląda to plus 32, ale to takie co chwila się zmienia i nie wygląda to zbyt dobrze. Mamy tutaj oczywiście mega dużo już dywizji. Jestem już na prawie ostatnim prawie służby wojskowej, więc moja gospodarka też już jakoś tak nie będzie aż taka dobra. No robiłem co chwila to samo, czyli po prostu badania, później wracanie do czegoś, badania znowu. No i już tak naprawdę nie sądzę, żebym mógł wygrać z nimi w ciągu, nie wiem, w ciągu kolejnych 2 lat, a to tak naprawdę to jest godzina kolejnej gry. Więc z tego powodu też postanowiłem, że okej. W takim razie, jeżeli już nie będzie mi się chciało aż tak długo siedzieć, to zrobimy ostatni odcinek, zobaczymy co jest ostatni content do tego i tyle. W takim razie robimy najlepszą rzecz na świecie, czyli po prostu aneksujemy naszych wszystkich przeciwników. Zacznijmy od Chile. Później USA, później Anglia i tylko jeszcze sobie usuniemy Brazylię, bra, annex, bra. I jak to wygląda? O, jest już koniec wojny, tak. Dlatego lubię trochę mody, dlatego że one dają ci możliwość jednak kapitulacji wcześniejszej niektórych państw. Bo moderzy wiedzą, o co chodzi. Więc wstrzymamy się, żeby zrobić wszystkie punkty. No tak naprawdę Wielka Brytania i USA były największym problemem dla nas. A dalej to już nie było jakichś większych problemów. W takim razie przekształcamy. I tak, Włochom oddamy to, co włoskie, czyli te wszystkie ich regiony. Bo nie wiem, co dokładnie dla nas będzie, więc co najwyżej później im oddam to, co my chcemy. Możemy też Włochom oddać tą Afrykę. Tak naprawdę nie wiem, co oni z nią zrobią, że znowu wyzwolą czy coś takiego. Trochę było głupio, że po prostu kot pozwolił na to, żeby oni mogli coś takiego zrobić. A my resztę po prostu zawierzemy i jeżeli coś tam uznamy, że trzeba oddać jakimś sojusznikom, to oddamy, ale tak to zobaczymy, czy nie ma jakiegoś kontentu do tego. Od razu mówię, wcześniej nie było, jak za pierwszym razem tworzyłem tą serię, więc może teraz będzie coś więcej. Tak, robiłem dla nich kolaborację, dlatego że uznałem, że może to będzie przyspieszy nam trochę tą rzecz. My jesteśmy nadal w wojnie z kilkoma państwami, Meksyk, Urugwaj, aneks Meksiko, aneks Kanadio, anek Australio. Nie ma Australii? Aneks Razio. I co tam jeszcze mamy? No tutaj jeszcze jakieś małe kraje. O Jezu, jak one się nazywają? Oni czasami są te kraje, które po prostu mają głupie rzeczy. Dobra, mają Malezję. Chcę już się pozbyć tych wszystkich gości, żebyśmy już nie mieli problemu z tym. Aneks Zel.
Tak to jest. Nie, to jest Nowa Zelandia, więc New Zealand. Annex Uruguay. Tak, kontynuuj. Tak, bo tamtych pokonaliśmy, to wtedy nam automatycznie robi, że koniec wojny i pokonaliśmy, jesteśmy największym majorem świata. Dobra, w takim razie oprócz tego, że możemy zrobić tę piękną rzecz, czyli przyklikać to wszystko. O, nie mamy fabryki. Nie mamy fabryk, o Jezu. Dobra, więc tak, patrzymy co tutaj mamy. Więc tutaj mamy poparcie dla Chin. Dla nas to nie obchodzi. Organizacja poboru, możemy się zmniejszyć, tak to prawda. No i teraz mamy tę pierwszą rzecz, więc tak, po pierwsze zobaczmy co to jest. Tak, Kanada pod protekcją Polski. I zobaczmy co się stanie teraz z Kanadą. Więc mamy Wolną Republikę Kanadyjską pod rządami Edwarda VIII. I mają super... Tak jak uznaje się, że ta flaga monarchistyczna Kanady to jest jedna z najbliższych flag świata, to ta tym bardziej jest. Dobra, i teraz Wielka Brytania pod protekcją Polski. I mamy Wielką Brytanię, mamy George'a VI, Jerzego VI, fajnie by było jakbyśmy tak zmienili im nazwę. No ale okej, no to wygląda. I teraz mamy oczywiście plan z tymi Stanami Zjednoczonymi. Wypadła mi nazwa. Więc wygląda na to, że... Co tutaj jest? Mamy jeszcze jeden cel narodowy. Więc zobaczymy co to jest, ale wygląda na to, że to jest po prostu utworzenie nowego państwa. Tutaj zobaczmy co to jest. Na przykład Nowy Jork będzie się nazywać Prowidencją. What? Co? Jaką taka głupia nazwa? Co tutaj mają? Protekcja generalicji polskiego gubernatorstwa. Szkoda, że taki kolor. I tutaj mamy Wacława Stachiewicza i mają taką flagę. Nawet. Dobra, kolejny co tutaj mamy. Wiecie co byłoby fajne, jakby jeszcze zaznaczały regiony? Ostatnio się nauczyłem tego, więc wiem jak to zrobić. To jest wtedy fajnie, jeżeli chodzi o spoglądanie na mapy. Więc będziemy mieć teraz Zjednoczone Królestwo Stanów Zjednoczonych. Okej, okay. Jest dowodzone przez George'a Marshalla i ten portret to chyba już nie mieli czasu, żeby go koloryzować, więc tak zostawili. Okej, okay. Tutaj mamy protektorat Nowej Polski w regiony Illinois. Czy będziemy mieć Nową Polskę? Tak, Nowa Polska. I mamy książę z takiego zapiech. O, właśnie raz. Tutaj po prostu chyba chodziło o to, żeby ogólnie zobaczyć. Więc tak, mamy Królestwo Wielkiego Teksasu. Mamy Eisenhowera. No i nawet fajną flagę mają. Mamy teraz Louisianę. Louisiana trochę inaczej wygląda, ale okej. Więc mamy książę Artur Blaskowicz. Tak, to jest nawiązanie do... z tej serii. Jezu, jak on się nazywa? Wolfstein, czy jakoś tak. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Jak wyszła ta nowsza część, to później to już tak się zakończyło. I teraz mamy tylko Kalifornię, więc nic takiego ciekawego bardziej. No i mamy Trumana tutaj. No, tak wygląda podział świata. Teraz tylko my sobie podzielimy tak ładnie i może opowiem nieco o modzie moje odczucia. Myślę, że to jest taki fajny, typowy mod, wiecie, pod Wielką Polskę, pod właśnie jakieś takie gry typu właśnie, że my tutaj robimy taki trochę roleplay, więc wydaje mi się, że akurat fajne jest, że tak do zagrania. To jest taki typowy OP mod, więc nie będzie trudu, łatwo Niemców, łatwo Sowietów pokonać. Ogólnie Sowietów to jest łatwo pokonać, więc to nawet nic nowego. Ale, że tak powiem, do tej ścieżki myślę, że to nie jest wina obecnego twórcy, bo jak mówię, obecny twórca to tylko zaktualizował i to, że jeszcze rozwija tego moda, to jest trochę, że tak powiem, ciekawe.
Ogólnie rzecz biorąc, tutaj za bardzo im dałem. Ogólnie rzecz biorąc, to ja bym powiedział, że może to taki nie jest wyjątkowy, nie jest taki jakiś znaczy się wyjątkowy. Chodzi o to, że on główny twórca, chyba tak powinniśmy mówić, główny twórca, ten tutaj, który zaktualizował, bo główny twórca widział to, żeby w ogóle cały świat pozmieniać, że zaczął robić, a później zaczął zmieniać cały świat. I to nigdy nie jest takie fajne, kiedy jest zmieniany cały świat, ponieważ później nie można dodać innych modów, więc to jest taki mod typowo, nic nie włączycie innego. Nic nie da się włączyć innego. Jest to trochę denerwujące, jak się tak robi, że no niestety, że się nie da tutaj nic innego powłączać. Więc ogólnie rzecz biorąc polecam, chociaż on tutaj jak zaczął tutaj trochę zmieniać, to trochę popsuł, więc chyba będzie musiał naprawić to z powrotem. A my teraz się bardziej skupimy na tym, co musimy tutaj wyzwalać. Najgorsze jest to, jak zmieniają państwo, że początek się zmienia. Bo wtedy trudno ogarnąć sobie. Ja szukam Rumunię. Okej. Wyzwól kraj. No, Bukowiny nie przejęliśmy, szkoda. Więc tyle. Wiem, że mogliśmy to zrobić lepiej, jak mieliśmy konferencję, ale ja chciałem sobie zrobić to w taki sposób, żeby zobaczyć, jakie decyzje mamy. Tam mocy aż tak bardzo nie... A, mamy jeszcze cel narodowy, zapomniałem już. Żebym skończył to, a tutaj wychodzi. Dobra, oni się nazywali Republika, pamiętam, to przypomniało mi się. Republika Francuska albo wolna Francja, okej. A dobra, tutaj sobie włączymy. Nie chcemy się już dzielić to na różne królestwa, sobie niech tak zostanie. Włosi tutaj dostali dużo, więc niech się cieszą. Tutaj jeszcze dostali ten region, więc może my odbierzemy im. Odzyskamy go. Tutaj Włosi to mają swoje ten... takie fajne miejsce. Więc tak, o, oczywiście ten region muszę zrobić, bo jeżeli go nie zrobię, to zapewne będą ludzie, którzy się powkurzają na mnie. Więc najpierw poszukajmy państwa na P. Na P. Już prawie jest. Nie, bardzo jesteście niecierpliwi. Jest, wyzwoliłem to państwo. Dobra, w takim razie wyzwalamy kolejne. Okej, okay. Protektorat Wojskowy Turcji? To chyba taka specjalna nazwa dla nas. Mamy jakąś specjalną... tak, myślałem, że będzie bardziej specjalna nazwa. Dobra, szczerze powiem, się już trochę nudzę tym, żeby wyzwalać. Dobra, zobaczmy, co to jest. Odblokowanie eventu. Nie wiem, co to nawet znaczy. Zmiana władzy w Zjednoczonym Królestwie Ameryki. Czy to będzie coś takiego typu, że możemy inaczej to pozmieniać, jeszcze bardziej to tutaj właśnie porozbijać, czy coś takiego? Zobaczymy, o co chodzi. Trochę to i tak zajmie, ponieważ... trochę nie, już gra. Okej, okay, Pax Britannica. Okej, więc tak. Weźmy Jerzego. Jest pragmatyczny. Więc zmiana władzy w Zjednoczonym Królestwie Ameryki. Powinniśmy wprowadzić do tronu amerykańskiego z naszej rodziny. Weźmy Edwarda, jest osobą medialną. Edward to nie jest ten tutaj, a Jerzy to nie jest ten tutaj? I co wtedy? Co stanie się z tym? Wtedy się... Tutaj Nowa Anglia zmienia region. Dajmy Jerzego, zobaczmy, kto będzie w Ameryce. Znaczy się Wielkiej Brytanii. Nie, tylko... Dobra, to tylko taki, żeby zmienić władzę. No, Zjednoczone Królestwo. Nawet fajną flagę ma. Ale ogólnie jak Kościuszków. Zobacz, Kościuszków. Pułasków. Dobra, Dallas. Co to jest?
A, myślałem, że coś tutaj się... Nowa Warszawa, o! Ogólnie to mi takie vibe'y z tego Teno. Teno i tutaj tego państwa. Nowa Polska daje. Szkoda, że Kazachstan tam usunęli, naprawdę. Dobra, w takim razie nie będę już dalej rozdzielać. Ten odcinek jest w miarę krótki, ale zazwyczaj się rozgaduję. Nasz świat idealny jeszcze trochę by został pozmieniany, ale jesteśmy bardzo blisko. Tak naprawdę moglibyśmy oddać te rzeczy Japonii, dlatego że Japonia tak naprawdę wszystko tutaj robiła. Kurde, czuję się źle, nie oddając im, dobra. Wiecie co, może po kolei przejdę i wtedy zobaczymy. Więc tak, będziemy wyzwalać po kolei już tylko te państwa. I tutaj dalej Brazylia. Brazylię wyzwolimy też. Ona tutaj będzie jako istniejące tutaj państwo takie, że jako że ona tutaj nic dla nas zbytnio nie zrobiła. No trochę tam wysłała dywizję, ale koniec końców nic nam za bardzo nie zrobiła. Więc nie ma problemu z nią. Jemen. Mamy Jemen? Mamy Jemen. Dobra. Afrykę to my zostawimy sobie, więc ja tutaj nie będę nic robić. Mamy Królestwo Hawajów. Wyzwolimy? O, wyzwolimy i oddamy to Japonii. Królestwo Jordańskie. Ja to pamiętam jak w własnym modzie, bo ja... To nie jest tak, że ja nie rozumiem, o co chodziło głównemu twórcy. Ja w własnym modzie też robiłem tę mechanikę wyzwalania i flag. To było takie, że się nudziłem, więc trochę rozumiem głównego twórcy. Żeby nie wyszło tak, że ja po prostu, że czujecie, że ja po prostu go hejtuję, dlatego że... Żeby go hejtować. Nie, dlatego że trochę rozumiem, jak wygląda modowanie i po pewnym czasie po prostu wiem, co... Na co powinno być więcej uwagi zwrócone, a na co mniej uwagi. Ponieważ, no naprawdę, czasami są takie małe, głupie rzeczy, a okazuje się, że tak naprawdę omijamy się z celem. Okej. Tutaj już wybieram te tereny. I oddaję Japonii. Hawaje, czy coś tutaj się zmieniło? Nie, oni chyba tylko mają kustomowego przywódcę. Znaczy się kustomowego, mają przywódcę bez portretu, ale mają tam własnego przywódcę. Okej. No. Zazwyczaj po prostu jest problem z testowaniem swojego moda. Więc trzeba po prostu czasami bardziej spędzić te kilka godzin na testowaniu, czasami kilka dni. To naprawdę to nie jest tak, że się testuje i takie wow, już jest fajnie, super. Nie chcemy. Tutaj już jest zwróć. Nie, tutaj mamy tylko takie już po kolei. Papua. Państwo chińskie, możemy zwrócić terytorium. Może później zobaczymy bliżej. Okej. Państwo indyjskie. Porto Rico. Wyzwalamy? Nie wyzwalamy. Portugalia. Mamy jakiś region Portugalii? Chyba nie. Południowa Afryka, nie. Protektorat wojskowy Francji. Łąfu? A, tutaj się to samo. Ale to jest... Nie, to jest chyba taka miniona nieco flaga. Nie wydaje mi się, że to była podstawowa flaga. Okej. O, tutaj. Teraz wszystkie te republiki po kolei. To Wietnam. Kurde, dzięki Hojowi się człowiek uczy, gdzie to wszystko leży i później wie, co trzeba wyzwalać, a co nie. Na pewno trzeba wyzwolić. Tu Zea. Jest to. Nie będziemy wyzwalać. Teraz jesteśmy już prawie na samym końcu. A teraz nam zostały tylko takie mniejsze państwa, które nie są głównym, jeżeli chodzi o kory.
Ale to wszystko jest w takim razie. Już zaznaczymy te państwa tutaj. A, nie, nie wyzwaliśmy Bengalu. Bengalu? Bangladeszu. Bengal to tak się nazywa ten region. O Jezu. W takim razie bierzemy to. Bierzemy to. Tutaj. Sprawdzamy, czy z siebie własnych nie wzięliśmy. No i oddajemy. Trochę potnie, ale za chwilę powinno się odciąć. Okej. Więc w sumie... No, jeszcze tutaj. Więc w sumie już jest taki prawie idealny świat, który byśmy stworzyli. Tutaj Japonia ma oczywiście wielkie imperium japońskie. Oni czy coś mogą zrobić tutaj? O, tak, zapomniałem, że pozmieniali tutaj nieco rzeczy. Znaczy się tak naprawdę chyba już nic nie mogą zrobić. Najwyżej, jeżeli mają jakieś państwo do wyzwolenia. Dobra, tutaj się nam handel wyłączył. No, chyba nie mają żadnej decyzji do wyzwalania. Okej. Ale za to mają Bengyang. Dobra, więc tak idzie, wygląda idealna Europa. Pod władzami mazowieckich. To mi się podobało, jak nazwał to mazowieckimi. To było naprawdę śmieszne. Okej, w takim razie usuwamy. Mamy wolną republikę tutaj. Większe państwo węgierskie skieruje przeciwko Czechosłowacji. Z drugiej strony Czechosłowacja to jest jedno z niewielu państw, które nie jest w naszej frakcji w Europie. Więc no, tak bywa. Co robić z tym modem? Tak naprawdę... Czy go rozwijać? No nie da się go rozwijać. To jest ten mod, który osiągnął sufit i już nic się dalej nie da rozwijać tym modem. Jedyne, co bym proponował twórcom... O! Twórcy. Bo to jest chyba jedna osoba. Żeby on zrobił z tym modem tak, żeby wykorzystał jak najwięcej kontentu z Vanillii, jej nie zmieniając. O co mi chodzi? O to, żeby... Dobra. Jeżeli chcecie tą wojnę domową na samym początku, no to niech będzie, no to już niech zmieni drzewko Polski. Ale... Bo większość tych rzeczy, to są nowe państwa. Lepiej już... O, okej, coś tutaj się zepsuło. Może zamiast korzystać z tych państw... Syberia, to jest Ife Cup. To na pewno jest coś nowego, Cup. To też jest nowe. Więc zamiast korzystać z nieistniejących tagów, to żeby wykorzystać istniejące. Na przykład Krym jest tak Krymu, więc to można zrobić. Żeby nie zmieniać niepotrzebnie kolorów państw, po to, żeby tylko były inne kolory. Zgaduję, że to też jest nowy tag, a tak naprawdę istnieją już tagi do państwa. Więc po prostu wykorzystać już istniejące rzeczy w podstawce. Na pewno bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o graficznych, zostało dodanych, ikonek i tego wszystkiego rodzaju, więc to już jak już zostało stworzone, to żeby wykorzystać. Z portretami, no to powiem tak. To nie jest żadna skaza, że się po prostu korzysta z takich portretów, więc nie trzeba się martwić o portrety, już wykorzystać to, co jest. No i zawsze jest fajna mechanika wyzwalania. No zawsze jest fajna. Więc można ją zostawić, według mnie można zostawić. Wiem, że mówiłem, że taki, że tutaj taki problem. Nie, chodzi o to, że po prostu czasami nie widać, więc może zrobić coś takiego, że decyzje widać wcześniej, co można zrobić, tak jak z Wielką Brytanią było wiadomo, co można było zrobić wcześniej. I po prostu uzasadnić to, że musisz robić cel narodowy, żeby mieć dostęp do tego, jak już masz wszystkie te regiony. Ogólnie samo drzewko jest, wydaje mi się, to drzewko jest dobrze przemyślane, to w miarę też. To mi się wydaje, że trochę jest niepotrzebne, kiedy dosłownie można pójść tutaj w sojusz z aliantami i mieć wsparcie aliantów. Jeżeli chodzi o
Resztę ścieżek, no to trudno mi określić. Wydaje mi się, że zapewne też mają jakiś własny content. No i na pewno widziałem, że była ostatnia aktualizacja, więc to jest na pewno plus, że gościu jednak nie tylko zrobił jedną rzecz, tylko jeszcze zaktualizował to, żeby naprawić content, więc to się. No to się dobrze. No. Dobrze, fajnie, kiedy ktoś tak działa, że jeszcze chce trochę porobić nad tym modem, ale mówię, ten mod tak naprawdę już osiągnął to, co mógł osiągnąć. Jedyne, co jakby udało się, nie wiem, sprowadzić ten moda, żeby mógł być kompatybilny z, nie wiem, z jakimiś innymi dużymi modami. Na przykład Road to 56. No, to jest na pewno takie jedna rzecz. Najbardziej, ale to już sama wanila, że bolała mnie guma. Guma mnie najbardziej bolała, a teraz aluminium. Na szczęście nasi sojusznicy mieli aluminium, więc... No mieliśmy Czarnogórę, która ma tyle aluminium, że po prostu mogliśmy sobie porobić. Jedyne, co mnie ciekawi, powiem wam szczerze, to tylko przejdę. Ciekawi mnie Włochy. Co Włochy mogą teraz porobić, jak już wiecie, co się z nimi stało? Mają tutaj... Wielkie Włochy. No mają tutaj trochę roszczeń. Ale zastanawiam się, czy coś tutaj jeszcze mają. To jest ciekawy fokus, którego nie pamiętam w ogóle ikonki, żebym widział. Ale to czasami po prostu po pewnym czasie zapominam, ale ta ikonka jest dziwna, taka niechojowa. Dobra, w takim razie się z wami żegnam. Pozdrawiam trochę, widzimy się w kolejnych seriach. I oby kolejna była specjalna, bo coś zaplanowałem, tylko wydaje mi się, że czasu mi nie starczy, więc będę musiał coś pomiędzy. Ale niedługo będzie fajna, specjalna seria. Więc widzimy się w kolejnej serii. No to cześć!